Witam was wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jemu niech tylko będzie oddana cześć i chwała, a Jego lud niech będzie w Nim błogosławiony. Przyjdźmy do Pana w modlitwie. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś tutaj z nami. A nam dałeś tę wspaniałą możliwość i sposobność, abyśmy mogli być razem z Tobą. Abyśmy się wszyscy razem mogli spotkać, Panie, i mogli Cię cieszyć społecznością z naszym Bogiem. Naszym Ojcem, cudownym Zbawicielem w Duchu Świętym. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie, za wielkie miłosierdzie, za wielką łaskę, za to, że Ty, Panie, tak bardzo nas kochasz. Za to, że Ty, Panie, nas nigdy nie zostawiasz i nie opuszczasz. Panie, i chcesz dla nas wszystkiego, co najlepsze. I Panie, zgromadzeni na tym miejscu, Twoje dzieci, Twój lud, chcemy Tobie dziękować. Chcemy Tobie dziękować, Panie, bo tak wiele dobrego dla nas uczyniłeś. Panie, dałeś tak wspaniałe obietnice w swoim słowie, Panie, jeszcze tego o tym, co jeszcze chcesz dla nas robić, ku czemu chcesz nas prowadzić. Panie, zależy Tobie, abyśmy byli szczęśliwi, aby nam się dobrze powodziło, byśmy w Tobie byli błogosławieni, byśmy odnajdywali szczęście, radość i pokój. Dziękujemy Ci za to. I Panie, my przychodzimy do Ciebie i otwieramy przed Tobą swoje serca, Panie, pragnąc przyjąć wszystko to, co Ty masz dzisiaj dla nas. Cudowny i wspaniały Święty Duchu, przyjdź i poruszaj się pomiędzy nami. Niech cudowna, słodka Twoja obecność wypełni to miejsce. Wypełni to miejsce, wypełni również każde miejsce, tam, gdzie są ci, którzy uczestniczą w tym nabożeństwie, oglądając nas w przekazie internetowym. Niech przyjdzie obecność Boża. Niech przyjdzie Twoja, Panie, obecność. My mówimy, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Poddajemy się Tobie i prosimy, Panie, byś dotykał nas, byś wypełniał nas, byś mówił do nas. Przydaj nam wszelkie łaski i mądrości, byśmy, Panie, wiedzieli, jak przyjść do Ciebie, byśmy wiedzieli, Panie, jak najbardziej na tym skorzystać, bo, Panie, gdy przychodzimy do Ciebie, naprawdę Ty jesteś tak dobry, że dajesz nam wszystko, czego potrzebujemy. Ty powiedziałeś, że w Tobie mamy pełnię i chcemy, Panie, brać z tej pełni, bo potrzebujemy Ciebie, Panie, do naszego życia, do wszystkiego. Bądź uwielbiony, niechaj cześć i chwała będą Tobie oddane, a Twój lud w Tobie niech będzie błogosławiony. Halleluja, halleluja, amen. Chwalmy, wywyższajmy i uwielbiajmy Pana Boga naszego. Cześć płynie.
stare góry przenosi się. Ewangelii moc swą wznosi swój.
byłeś dobry tak. I póki dech jest w mojej piersi, wciąż śpiewać chcę, jaki dobry jest Bóg. Winy moje i mój
leciał już wiec przed bitwą, bowiem ze mną będziesz Ty. Thank you.
stopni chwała Twa, naród Boży dziś.
wszechmocnego schowaj słowa nie. Podszedła swe ukrynie wszechmocną ręką swą.
Tak, nasz Panie. O tak, nasz Panie, z Tobą czujemy się zawsze bezpieczni. Bo wiemy, Panie, że Ty jesteś tym, który nas nigdy nie zostawi, który nas nigdy nie opuści, ale zawsze będzie z nami, Panie. Odczuwamy to, doświadczamy tego każdego dnia w naszym życiu, na każdym kroku, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś naszym Bogiem, cudownym Bogiem, wspaniałym Bogiem, wiernym Bogiem, a łaska Twoja jest nad nami, nad naszym życiem, nad życiem naszych rodzin, naszych dzieci, Panie, nad całym Twoim ludem. Dziękujemy Ci, że jesteś tym, który zabezpiecza wszystkie nasze potrzeby, że, Panie, Ty prowadzisz nas ku wspaniałej przyszłości. Ty powiedziałeś, Panie, że Ty wiesz, jakie myśli ma ona o Was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby przygotować Wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Panie, dziękujemy Ci, że Ty przygotowujesz nam przyszłość. Boże Święty, dlatego chcemy słyszeć Twój głos. Chcemy, Panie, iść drogą, którą Ty nas prowadzisz. Drogą, o której Twoje Słowo mówi, na której uczysz nas tego, co nam wychodzi ku dobremu. Boże Święty, otwórz nasze uszy, nasze duchowe uszy. Daj, byśmy słyszeli Twój głos. Chcemy słyszeć Twój głos. Potrzebujemy słyszeć Twój głos, Panie, by nie mylić się, ale iść prosto, Panie, tą drogą, którą chcesz, abyśmy szli. Wielbimy Cię, wywyższamy Cię i dziękujemy Ci, że Ty jesteś teraz pomiędzy nami. Dziękujemy Ci, że możemy odczuwać Twoją obecność. Panie Święty, jesteś taki dobry. Chcemy się cieszyć i rozkoszować społecznością z Tobą. A teraz, Panie, chcemy słuchać Twoje Słowo. Słowo, które Ty, Panie, będziesz nam przekazywał. Panie, my błogosławimy pastora, który będzie, Panie, przekazywał je od Ciebie. Panie, przydaj mu wszelkiej łaski, przydaj mu wszelkiej mądrości, Panie, duchowego wyczucia, by usłyszał od Ciebie, usłyszał z nieba i powiedział to, Panie, co ma być przekazane. Nic więcej, nic mniej. Boże, wielbimy Cię i wywyższamy. Chwałę i cześć Tobie oddajemy. I błogosławimy też nasze dzieci, które, Panie, będą się udawały na szkoły niedzielne. Panie, bądź z nimi, daj tam, Panie, dobrą atmosferę, atmosferę radości, pokoju, Panie, zrozumienia Twojego słowa. A daj, Panie, by Twoje słowo było wykładane przez nauczycieli. Panie, tak, by dzieci je rozumiały, by mogły wzrastać, by ich wiara mogła, Panie, być wbudowana, by ich, Panie, charaktery mogły być kształtowane. My błogosławimy, Panie, wszystkich usługujących dzieciom. Błogosławimy nasze dzieci. Błogosław nas, każdego z nas, Panie, każdego uczestnika tego nabożeństwa i każdą osobę, która tutaj jest na miejscu i każdą osobę, Panie, która uczestniczy w nabożeństwie, Panie, oglądając nas w przekazie internetowym. Błogosław każdemu z nas, Panie, każde miejsce i przyjmij cześć i chwałę, bo tylko one Tobie się należą. Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Świętemu Duchowi. Alleluja, alleluja. Amen. Amen. Weźmy Biblię w swoje ręce i złóżmy Panu naszemu wyznanie i powiedzmy tak: to jest moja Biblia. Jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Potrafię wszystko, czym Biblia mówi, że potrafię. Dzisiaj będę nauczany Słowa Bożego. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny, a moje serce jest otwarte. Nigdy już nie będę taki sam, bo teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne, wiecznie żywe ziarno Słowa Bożego. Alleluja, amen. Błogosławmy tych, którzy są wokół nas i słuchajmy Słowo Pańskie. Kochani, dzisiaj chciałem poruszyć temat ważny, dlatego że Pan cały czas zachęca nas, byśmy mówili o czasach ostatecznych, abyśmy mówili o tym czasie, w którym żyjemy, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że jesteśmy u kresu dni, a co też bardzo radosne, powtórnego przyjścia, bliskiego powtórnego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak było za dni Noego? Jak było za dni Noego? Chciałbym, abyśmy trochę rozważyli na ten temat, dlatego na początek przeczytajmy Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale od 26 do 30 wersetu. A Słowo Boże mówi tak: a było za dni
Jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop. I wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Apokalipsa to jest takie słowo, które bardzo brzmi groźnie i ludzie bardzo często, mówiąc o apokalipsie, mają na myśli jakieś takie kataklizmy, jakieś takie złe rzeczy. To jakby zapowiedź końca świata. Myślę, że skojarzenie to pochodzi właściwie z księgi objawienia Jana, ostatniej księgi Biblii, bo tam jest bardzo wiele opisanych takich przerażających zdarzeń towarzyszących czasom ostatecznym. Ja chciałbym wam przedstawić pewną sytuację, którą miałem też w swoim życiu. Mianowicie była niedziela, ja jak zwykle rano ze swoją rodziną udawałem się na nabożeństwo i jako pastor miałem oczywiście przygotowane kazanie, nie pamiętam już na jaki temat. W każdym bądź razie pamiętam, że kiedy spojrzałem już na ludzi, którzy byli zgromadzeni w kaplicy, to ludzie byli, tak mnie to zdziwiło, że ludzie byli tacy bardzo, bardzo ponurzy na twarzach swoich, i jakby czegoś w przerażeniu oczekujący, przestraszeni. A w niedzielny poranek właśnie ludzie zobaczyli generała zapowiadającego wprowadzenie stanu wojennego. I wielu z was ten okres pamięta. I to było na obszarze całego kraju. Tak jakby taką ikoną tego wydarzenia stało się zamieszczone później w prasie takie zdjęcie, które ukazuje taki pojazd wojskowy przed warszawskim kinem Moskwa w Warszawie, a w tym czasie właśnie w tym kinie leciał film Czas Apokalipsy, nagrany 2 lata wcześniej i teraz właśnie był odtwarzany. I to jakoś tak się połączyło w taką jedną całość, jako apokalipsa, coś niesamowitego zupełnie. Apokalipsa to dziś taki synonim tragicznego zdarzenia o wymiarze globalnym, jak trzęsienie ziemi w skali całego regionu, czy pożary niszczące całe kraje, których nie można w żaden sposób opanować. Ostatnio możemy też oglądać zdjęcia z Ukrainy, ukazujące ogrom zniszczeń całych niemalże miast. Apokaliptyczne cechy przypisuje się różnym zarazom, które powodują śmierć setek tysięcy ludzi, trzęsienie ziemi czy wojnie. Chciałbym jednak wprowadzić pewną korektę, abyśmy mieli jakiś taki obraz tego, jak naprawdę Pismo Święte mówi o tych różnych rzeczach. Mianowicie nazwa księgi, objawienie Jana, często jest określana jako apokalipsa świętego Jana. W oryginale apokalipsis oznacza odsłonić, ujawnić, objawić. A więc nie jest to jakieś nieszczęście. To nie jest księga nieszczęść. Chociaż ludzie taką metkę przykleili do księgi objawienia Jana. Dlatego musimy wiedzieć, że powszechnie używanym naszym przekładzie Pisma Świętego objawienie Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset, wiecie co jest powiedziane? Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazał swoim sługom to, co musi się stać wkrótce. A więc apokalipsa to jest objawienie. Objawienie tego, co Bóg chce powiedzieć.
Dlatego też musimy być bardzo przygotowani na to, że Bóg, jak mówi do nas przez swoje słowo, jak nam objawia jakąś prawdę w proroctwie, to nie jest zapowiedź nieszczęść, ale to jest zapowiedź tego, co Bóg planuje zrobić. Bóg nie uczyni najpierw nic, dopóki, jak Słowo Boże mówi, znamy Słowo Boże, dopóki nie objawi tego swoim sługom, prorokom. A więc zobaczmy, wszystko, cokolwiek ma się wydarzyć, jest najpierw objawione Bożym sługom, prorokom. I dlatego musimy się wsłuchiwać w głos Boży, dlatego że Bóg nieraz chce nam coś przekazać, co jest niezwykle ważne dla naszego życia, dla ludzi nas otaczających, a my musimy być gotowi, aby Jego wolę przekazywać, objawiać ludziom. Dlaczego oglądamy takie różne trudne do przeżycia obrazy? Dlaczego dzieją się straszne rzeczy i to coraz częściej na naszej planecie, na całej kuli ziemskiej? Dlaczego to się wszystko dzieje? Dopadają nas myśli o takich wydarzeniach w miejscu, gdzie spokojnie mieszkamy, gdzie planujemy naszą przyszłość. Dopadają nas najprzeróżniejsze widoki, najprzeróżniejsze wieści, które bardzo często przerażają nas. Słyszymy wypowiedzi wielu osób, które pytają się o to, gdzie jest Bóg, o którym tak często się nas zapewnia, że jest miłością. Dzisiaj nawet w pieśni też śpiewaliśmy, że Bóg jest miłością. Bóg jest wielką miłością. Czy to jest prawda? No nieśmiało, ale niektórzy powiedzieli amen. Bóg jest miłością, tak, to jest prawda. Ale prawda jest taka też, że my czasami trochę błędnie wykładamy Słowo Boże. Mówimy o tym, że Bóg jest miłością, ale bardzo często zapominamy o tym powiedzieć, że Bóg od ludzi wymaga sprawiedliwości. Że Bóg od ludzi wymaga właściwego postępowania. To jest tak, że Bóg w miłości swojej przebacza nam wszystkie grzechy. Amen? Przebacza, naprawdę przebacza nam wszystkie grzechy. I mówi tak, idź i jakbyś znowu zgrzeszył, to przychodź. Czy tak Jezus Chrystus powiedział? Nie. Więcej nie grzesz. A więc żyj sprawiedliwie. A więc musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg jest pełen miłości i jak nam przebacza, to chce, żebyśmy tak więcej nie postępowali. A my już więcej tak nie postępujemy, oczywiście. Niestety, ale w życiu naszym jest bardzo często zupełnie inna sytuacja. Ciągle na nowo, ciągle na nowo, ciągle na nowo wchodzimy w te same ślady. Czy to oznacza, że Bóg już nas odrzuci na wieki wieków? Może się tak stać, ale też Bóg przebacza i dlatego jest pełen miłości. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg w pewnym momencie mówi dość. W pewnym momencie posyła swój sąd. W pewnym momencie zatrzymuje pewne rzeczy. Dlatego też musimy wiedzieć, że oprócz tego, że Bóg jest miłością, wyrazem Bożej sprawiedliwości jest gniew Boży. To jest wyraz Bożej sprawiedliwości. Gniew Boży w polskim przekładzie Biblii, słowo gniew występuje 450 razy. 450 razy. W Starym Testamencie hebrajskie słowo af można znaleźć w podstawowej formie 276 razy. Takiej podstawowej formie gniew. Natomiast w Nowym Testamencie greckie orgel, które również oznacza gniew, w podstawowej formie można znaleźć 36 razy, a więc mniej. Ale z tego 14 razy w objawieniu Jana. A więc w objawieniu Jana dość dużo jest o gniewie. Wprost powiedziane gniew. W
podaję te dane, bo chcę pokazać. Coś chcę nam pokazać. Coś chcę, żebyśmy sobie uzmysłowili. Że gniew Boży to jest ważny temat. I ważne zagadnienie i musimy na nie zwracać uwagę. Bo nie ma tak, że Bóg będzie pobłażał. I nie tak, jak my mówimy, do 3 razy sztuka, bo bardzo często Bóg jeszcze dłużej czeka na naszą pokutę, na nasze odwrócenie się od naszej niesprawiedliwości. Ale w końcu posyła sąd. I taka jest Boża prawda. Dlatego zbyt często pomijamy głoszenie słowa mówiące o gniewie Bożym, że Bóg na coś się rozgniewał, że Bóg na nas się rozgniewał. Oczywiście zawsze chcielibyśmy słyszeć, że Bóg rozgniewał się na naszych wrogów, na tego, na tamtego człowieka i jeszcze możemy pogrozić mu palcem, pokazać, o widzisz, to tobie za to, rozgniewał się na ciebie Bóg. Ale jak Bóg gniewa się na nas, to już wtedy jakoś to dziwnie odbieramy. Jakoś tak nieprzyzwyczajeni jesteśmy, że gniew Boży na nas spada. Nikt nie lubi słuchać kazań o tym, że Bóg gniewa się na tych, którzy łamią Jego przykazania. A kto ich nie łamie? No właśnie. I musimy zastanowić się, co w naszym życiu mamy nie tak. Co w naszym życiu musimy zmienić. Kiedyś Bóg zwiastował do różnych miejsc, do różnych ludzi i to, kiedy przychodziło słowo prorocze mówiące o tym, że Boży sąd spadnie, Bóg nie miał na myśli, nie macie już wyjścia żadnego, mój sąd na pewno na was spadnie. Po co to było głoszone? Żeby ludzie odwrócili się od swojego grzechu. Dlatego właśnie dzisiaj jest głoszone, abyśmy odwrócili się od naszej niesprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Jak było za dni Lota, tak będzie za naszych dni. I my musimy wiedzieć, że Bóg teraz mówi, że przychodzi. Przychodzi. I czy co znajdzie na ziemi? Czy znajdzie wiarę na ziemi? Czy znajdzie wiarę na ziemi? Czy znajdzie sprawiedliwość? Czy znajdzie pokutę? Czy znajdzie ludzi, którzy chcą się odwrócić od swoich niewłaściwych postępków? Wiecie, jak nazywani są tacy synowie, synowie Boży, którzy nie chcą pokutować? Synowie oporni. Synowie oporni. Czy chcesz być córką i synem opornym dla Boga? Czy chcesz może być synem i córką pokornym dla Boga? Opornym czy pokornym? I to jest wybór, który dokonuje nie Bóg, tylko ty dokonujesz. Możesz powiedzieć, no tak, ale Bóg przecież działał w taki sposób, że Faraon zatwardził swoje serce, to Bóg zatwardził jego serce. Czy czytaliśmy uważnie całą tą historię o wypuszczeniu narodu izraelskiego z Egiptu przez Faraona? Zwróćmy uwagę, że za każdym razem jest powiedziane przed kolejnymi plagami, że zatwardził Faraon serce swoje, także nie wypuścił narodu izraelskiego. Nic nie ma o tym, że Bóg zatwardził jego serce. Ale dopiero pod koniec, kiedy Faraon ileś tam razy zatwardzał swoje serce i tam miał takie zatwardzenie serca, nic nie mógł przepuścić. Dopiero wtedy jest powiedziane i zatwardził Bóg serce Faraona. Zobaczmy, cały czas pewne rzeczy złe się działy w jakimś człowieku, aż wreszcie Bóg dołożył swój palec i jakby jeszcze przypieczętował to, że człowiek robi źle. Judasz Iskariota. Człowiek, który był
jednym z 12 apostołów, odbierający takie same błogosławieństwa, jak wszyscy pozostali apostołowie. Tam nie było powiedziane, że Judasz był gorzej traktowany od wszystkich innych apostołów. Dlatego tak skończył. Nie. Zobaczmy, że Judasz brał udział nawet w ostatniej wieczerzy. I jeszcze jest powiedziane, że maczał w tej samej misie chleb, co Jezus Chrystus. Czy Jezus Chrystus odepchnął go i powiedział: Judaszu, ze mną nie maczaj, bo ty to jesteś taki, nie taki. Ale jak się zaczęło w życiu Judasza? Pożądliwością? Niewłaściwym postępowaniem? Do sakiewki uczniowie składali jakieś środki pieniężne. A co jest u Judaszy powiedziane? Że on z tej sakiewki, on się nią opiekował i z tej sakiewki podkradał. Podkradał. Aż wreszcie zachciało mu się 30 srebrników więcej, niż miał w sakiewce. No i znalazł okazję. I dopiero wtedy, kiedy on postanowił i zaczął niesprawiedliwie postępować i został dopiero wtedy dopadnięty przez szatana. Widzimy, jak to jest? Jeżeli pielęgnujemy w naszym życiu grzech, cenimy go i nie chcemy się go pozbyć, to dopadnie nas szatan albo legnie na nas ręka pańska i wtedy już nie będziemy mogli się wycofać. A więc mówimy o tym dzisiaj, dlatego żebyśmy zdali sobie sprawę, że mamy czas, jeszcze mamy czas, jeszcze jest dzień łaski, jeszcze jest dzień pokuty. Jeszcze jest dzień zawrócenia w naszym życiu od niewłaściwych postępków. A apostoł Paweł pisał do Tymoteusza w 2 Tymoteusza, w 4 rozdziale, 3 i 4 wersecie, co jest znakiem czasów ostatecznych. Nadejdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie będą znosić, ale według własnych pożądań będą sami sobie dobierać nauczycieli, którzy wyjdą naprzeciw ich oczekiwaniom i odwrócą się od słuchania prawdy, a zwrócą się do baśni. Przychodzi taki czas, kiedy ludzie nazbierają sobie nauczycieli, którzy będą im głosić tak, jak oni chcą, tak, jak im to odpowiada. Dlatego będą przeciwko wszelkim właściwie głoszonym prawdom, zgodnym ze Słowem Bożym. Bóg okazuje swój gniew od początku istnienia ziemi. Musimy zdawać to sobie sprawę. Tego wymaga okazywanie sprawiedliwego podejścia do tych, których stworzył i wyznaczył cel, aby go słuchali. Bóg wymaga, aby ludzie okazywali sprawiedliwość. Bóg wymaga, czyni dobre rzeczy. Gdyby Bóg nie stworzył człowieka, nie byłoby nas. Dobre rzeczy uczynił. Bóg, stwarzając cały świat, mówił o wszystkich rzeczach, że to było dobre. Zobaczył Bóg, że to było dobre. A co ciekawe, kiedy stworzył człowieka, to co Bóg powiedział? Że to jest bardzo dobre. A więc jesteś istotą bardzo dobrą. Nie tylko dobrą, ale bardzo dobrą. Oczywiście nie w porównaniu z Bogiem, ale z całym stworzeniem, które jest na ziemi. Jesteś bardzo dobrą istotą. Dlatego też Bóg pobłażać będzie we wszystkim, i będzie pozwalać na wszelkie działania, czy zgodne z Bożą prawdą, czy nie. Niestety przychodzi Boży gniew. Adama i Ewę wypędził Bóg z ogrodu Eden. Kaina napiętnował za zabójstwo brata.
I niedługo czasu minęło. 1000 lat. 1000 lat minęło, gdy Bóg stwierdził coś, co jest zapisane w Biblii. Pierwsza Mojżeszowa, 6:5-6. Że podłość ludzi na ziemi jest wielka i że wszystkie ich zamiary ciągle były złe. Żałował więc Pan, że uczynił człowieka na ziemi i głęboko się zasmucił. Potop, jaki Bóg zesłał na ówczesny świat, był wyrazem jego gniewu. To był wyraz gniewu Bożego. Zginęli wszyscy mieszkańcy ziemi. Tak w Łukasza jest powiedziane. Wszyscy mieszkańcy ziemi. Ale w 1 Mojżeszowej, w 6:8 jest powiedziane, tylko Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Tylko Noe znalazł łaskę w oczach Pana. A pozostali zostali dosięgnięci przez gniew Boży. O tym wydarzeniu warto sobie przypomnieć, bo sam Chrystus przywołał je, przypomniał o nim. W tym Łukasza, który czytaliśmy na początku, w 17:26-27, jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki i nastał potop i wszystkich wytracił. Ludzie często przypisują diabłu i demonom autorstwo kataklizmów, jakie nawiedzają naszą planetę, nieszczęść, jakie spadają. Czy rzeczywiście diabeł jest autorem tych wydarzeń? Musimy zadać sobie to pytanie, abyśmy zdawali sobie sprawę, czemu to wszystko przychodzi. Czy Bóg traci swoją suwerenną wolę kontrolowania wszystkiego, co się wydarza, że takie rzeczy się dzieją i szatan przejmuje kontrolę? Nic z tych rzeczy. Musimy zdawać sobie z tego sprawę. Ostatnio w czasie ogólnoświatowej pandemii, gdy groził nam niewidzialny wróg, atakujący w najbardziej niespodziewanym momencie, powielane były i są przeróżne teorie spiskowe. To jest winny ten, to jest winny ten, to plan tego, to plan tamtego, a wszystkiemu oczywiście przewodzi diabeł i to już wytłumacza i daje nam zrozumienie, jak to naprawdę jest. Niedawno była uroczystość. Uroczystość żałobna jednego ze znanych ewangelicznych działaczy w Stanach Zjednoczonych. Nie mówię tu świadomie nazwiska i imienia. Był on twórcą i prowadzącym drugą co do popularności chrześcijańską stację telewizyjną. Większość wywiadów na antenie poświęcał propagowaniu teorii antyszczepionkowych. Prowadził wywiad z lekarzem, który zniechęcał ludzi do szczepień, polecając w zamian inny lek, który powszechnie stosują weterynarze. Gospodarz programu zapewnił, że osobiście z żoną stosują ten specyfik. I w ten sposób tak potwierdzał. Nie chcę tutaj głosić teorii dotyczących konieczności szczepienia, bo ja też nie zostałem zaszczepiony, ale nie mam żadnej teorii. Mam ufność w Bogu po prostu. Niecałe 2 miesiące później ten gospodarz, który tak zapewniał, że używają ten lek z żoną, znalazł się w szpitalu z powodu komplikacji oddechowych. Wkrótce jednak odbyła się jego uroczystość żałobna i pogrzebowa. Jego syn wyjaśniał, że śmierć ojca jest atakiem szatana, ponieważ publicznie przypisywał diabłu pojawienie się wirusa i szczepionki, która jest narzędziem antychrysta. Teoria, teoria, teoria. W Biblii jest napisane, że w starożytnych czasach
Jest to w księdze Joba, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie. I te słowa mówią tak. Żył w ziemi Uz człowiek o imieniu Hiob. Był on uczciwy i prawy, bał się Boga i stronił od zła. Sprawiedliwy człowiek. Całkowicie sprawiedliwy. To, co później spotkało tego sprawiedliwego męża Bożego i jego rodzinę, nie jest wyrazem gniewu Bożego. Czy gdziekolwiek jest napisane w Joba, że to był gniew Boży, który spadł na Joba? Nie. Wystarczy spojrzeć na szczęśliwe zakończenie tej całej historii. W Joba 42 rozdziale 12 i 13 wersecie jest powiedziane: Pan pobłogosławił Hiobowi w ostatnich latach więcej niż na początku. To też miał on 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic. Miał też 7 synów i 3 córki. Ta historia opisana tutaj jest dowodem, że Bóg kontroluje wszystko, nawet nieszczęśliwe zdarzenia, tragedie i pandemie. Bóg kontroluje wszystko. I Bóg chce nas nauczyć, żebyśmy ufali nie ludziom, tylko Jemu. Czy znajdę wiarę na ziemi? Czy znajdę wiarę na ziemi? Czy znajdę nadzieję na ziemi? Czy znajdę ludzi, którzy sprawiedliwie żyją? Czy znajdę? Czy wśród nas, gdzie naprawdę powinna być to szczególna produkcja ludzi sprawiedliwych, pełnych miłości i pełnych wiary, czy rzeczywiście jesteśmy tą fabryką ludzi wiary? Czy rzeczywiście jesteśmy ludźmi, którzy są prowadzeni w taki sposób, że sprawiedliwość emanuje z naszego życia? Czy może bardziej jesteśmy podobni do świata niż do aniołów Bożych? Do kogo jesteśmy podobni? Jak żyjemy w naszym życiu tutaj na ziemi? Diabeł co najwyżej może być dopuszczony do wywołania jakiegoś zdarzenia. Zdarzenie z Hiobem to był tylko taki dopust Boży. Dlatego, aby pokazać, że Hiob jest w stanie zachować wierność wobec Twórcy, Bóg pozwolił diabłu. Joba 1 rozdział, 12 werset mówi: wszystko, co do niego należy, jest w Twojej mocy. Zwróćmy na to uwagę. Bóg daje tym samym pozwolenie. Wszystko, co do niego należy, jest w Twojej mocy. Nie miałbyś tej mocy, gdybym ja ci na to nie pozwolił, a więc ja ci pozwalam. Nie podnoś tylko ręki na niego samego. Później wiemy, że wyprosił sobie szatan, żeby dotknąć jego samego. Ale też było Boże ograniczenie. I Bóg co powiedział? Nie wolno ci dotykać jego życia. Możemy powiedzieć, no jak ktoś ciężko zachoruje, to normalne jest, że umrze. O nie. Kochani, objawienie Jana bardzo wyraźnie objawia i pokazuje, że ludzie w pewnym momencie historii, którą Bóg dopuszcza, będą szukali śmierci i co? A śmierć będzie ich omijać. Wyobrażasz sobie taką sytuację? Jak to jest możliwe? Przejedzie kogoś samochód i co? A śmierć będzie go mijać. Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, ale tak jest powiedziane. I dlatego Bóg zatrzymał szatana i powiedział: ale życie jego nie jest pod Twoją mocą. Życie jest pod moją mocą, mówi Pan.
Dlatego musimy zdawać sobie sprawę z tego, że życie w sprawiedliwości przed obliczem Bożym to jest nasze zobowiązanie. To jest nasza powinność. I tak właśnie mamy żyć. Szatan nie mógł uczynić nic więcej, niż Bóg mu pozwolił. Księga Objawienia, zwana również Księgą Apokalipsy, jest taką odsłoną wydarzeń, jakie będą się działy na naszej planecie, zanim Bóg coś uczyni. A co uczyni? Objawienie Jana, 22 rozdział, od 1 do 5 wersetu. Dowiedzmy się, co Bóg uczyni. Rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą spod tronu Boga i Baranka, pomiędzy główną ulicą miasta a rzeką, stąd i stamtąd jest drzewo życia, które rodzi 12 owoców, wydając owoc w każdym miesiącu, a liście tego drzewa służą do leczenia narodów i nic już nie będzie obłożone klątwą, a w mieście będzie tron Boga i Baranka i jego słudzy będą mu służyć i będą oglądali jego oblicze i jego imię będą mieli na czołach i nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił, będą królować na wieki wieków. Bóg coś uczyni. Ale z tymi ludźmi, którzy będą szukać Bożej sprawiedliwości, którzy umiłują Bożą prawdę, którzy umiłują Boże Słowo, którzy będą szukać możliwości, żeby żyć według woli Bożej. Zanim to się jednak stanie, Bóg dokona sprawiedliwego sądu nad narodami. Sprawiedliwego sądu nad narodami. Chrystus objawił to Janowi, co się stanie. W objawieniu Jana 11, rozdziale 18, wersecie jest powiedziane: przyszedł twój gniew i pora, aby umarli zostali osądzani i aby dać zapłatę twoim sługom, prorokom i świętym i tym, którzy się boją twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. My musimy się nauczyć pewnego działania, które jest zgodne z wolą Bożą, zgodne z Bożym Słowem, zgodne z Bożą powinnością. Bóg po prostu wymagał od człowieka już od momentu stworzenia, żeby człowiek był sprawiedliwy, żeby żył sprawiedliwie, żeby przestrzegał Jego słowa, żeby przestrzegał Jego prawdy. Od samego początku. I to, co Bóg wymagał wtedy od ludzi, kiedy stwarzał, wymaga od nas dzisiaj. Nie myślmy sobie, że spokojnie Ewa z Adamem po prostu sobie żyli w raju i Bóg nie wiedzieć, czego od nich wymagał. No od nas oczywiście tego nie wymaga. Bo Bóg zobaczył, że to źle wyszło jednak, no to postanowił, że naprawi swój błąd. Bóg od początku, na początku był, jest i będzie. Bóg wczoraj, dzisiaj i na wieki jest jaki? Ten sam. Taki sam. Nie ma żadnych zmian. Bóg może najwyżej decyzję swoją zmienić, że posłać ci karę, ale jeśli pokutujesz, może zatrzymać karę. Ale Bóg się nie zmienia. Zasady ma zawsze te same. Nie to, że coś we wszechświecie się stało, no i Bóg się zmienił. Inny teraz jest Bóg. Nic z tych rzeczy. Zawsze taki sam. Biblia przygotowuje nas na te różne wydarzenia. Wskazuje na Boży charakter, z którego wynika, że On nadal gniewa się w tych momentach, gdzie ludzie są niesprawiedliwi i przekraczają Jego prawo. Apostoł Paweł napisał w Rzymian w 1 rozdziale 18 wersecie: gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości
ludzi, którzy prawdę w niesprawiedliwość obracają. Gdyż na to, co można wiedzieć o Bogu, gdyż to, co można wiedzieć o Bogu, zostało im objawione. A więc Bóg oczekuje, że nie będziesz prawdy obracał w fałsz. Że prawdy nie będziesz Bożej przekręcał, żeby była wygodna dla twojego własnego życia. To jest tak napisane, ale to trzeba inaczej rozumieć. To nie tak. My musimy się nauczyć przestrzegać Słowo Boże dokładnie tak, jak ono zostało zapisane. Dlatego musimy wziąć poważnie do naszych serc wszelkie ostrzeżenia Pisma Świętego. W Rzymian w 2:5 jest powiedziane tak, więc z powodu twojej zatwardziałości i niezdolnego do nawrócenia serca gromadzisz nad sobą gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według jego uczynków. Możemy powiedzieć, no tak, ale my żyjemy z łaski, a nie z uczynków. Zbawienie jest z łaski, aby się nikt nie chlubił uczynkami. Nie możesz swoimi uczynkami się zbawić. Co byś nie robił, jakie byś nie praktykował różnego typu religijne zasady, to nie zbawisz siebie. Żeby się nikt nie chlubił, zbawienie jest darmo z łaski. Ale kiedy zostaliśmy stworzeni jako dzieci Boże, to zostaliśmy stworzeni do dobrych uczynków, których Bóg chce, abyśmy w nich chodzili. Musimy tego się nauczyć i te zasady stosować w naszym życiu. Paweł w liście do Hebrajczyków, mówiąc o niebiańskim Jeruzalemie, jakie Bóg przygotował dla tych, którzy są mu wierni do końca, ostrzega nas takimi słowami. Hebrajczyków 12:25. Uważajcie, abyście nie zrezygnowali ze słuchania tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci z przeszłości nie uniknęli kary, gdy zrezygnowali ze słuchania tego, który pouczał na ziemi, to o wiele bardziej nie unikniemy jej my, którzy odwracamy się od tego, który poucza z niebios. Jeśli oni nie uniknęli, my też nie unikniemy. Żyjemy w czasie ostatecznym. W czasie, jak ludzie mówią, apokalipsy. A więc posłuchajmy, co apostoł Piotr o tym mówi. 2 Piotra 3:10-11. Dzień Pana przyjdzie jak złodziej. Wówczas niebiosa z hukiem przeminą. Możecie sobie wyobrazić ten huk przemijających niebios? Ja sobie nie mogę wyobrazić. Ale Słowo Boże tak mówi, więc jest to prawda czy nie? Jest to prawda. Bo Biblia tak mówi, bo Słowo Boże tak mówi, bo sam Bóg tak powiedział. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, my też. A więc niebiosa z hukiem przeminą. Żywioły zaś zostaną zniszczone w ogniu i ziemia i te dzieła, które na niej zostaną znalezione. Skoro to wszystko zostanie zniszczone, to jacy wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując przyjścia dnia Bożego. Jacy mamy być, skoro to wszystko z hukiem przeminie, ziemia też przeminie. Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Musimy wiedzieć, kto nas może wyratować? Ten, który wszystko ma pod swoją kontrolą. I to jest naszą nadzieją i gruntem, na którym możemy czuć się bezpieczni. W Bożych rękach jesteśmy bezpieczni. W Bożych rękach jesteśmy zwycięzcami. W Bożych rękach jesteśmy wyratowani.
Dlatego skoro we wszystkim jesteśmy uzależnieni od Boga, czy nie powinniśmy żyć w taki sposób, abyśmy się Jemu podobali? Czy nie mamy żyć tak, jak On nam doradza? Dlatego zastanówmy się. Czasy są ostateczne. Bóg ostrzega. Bóg do mnie cały czas przemawia teraz w ostatnimi czasy, że czas już dobiega końca. Żebyśmy przygotowali się. Przygotowali się na koniec czasów. Już nie ma czasu rozpędzać się z różnymi naszymi życiowymi sprawami. Nie mówię, że mamy ze wszystkiego zrezygnować. Słowo Boże mówi, jak było za dni Noego, jak było za dni Lota, jedli, pili, żenili się, czyli co, pijacy, alkoholicy? Nie. Jedli, pili, żenili się, po prostu herbatkę pili, obiadek jedli, za mąż wychodzili. O, jaki to grzech. Kobiety wychodziły za mąż, mężczyźni się żenili. No nie, przecież nie po to zostało to tam powiedziane, że to jest grzech, że nie wolno tego czynić, bo jak było wtedy tak czynili, to teraz tak czynią i to jest źle. Jest powiedziane po to, żeby uzmysłowić, że takie normalne rzeczy ludzie czynili. Ale na co Bóg chciał zwrócić uwagę? Nie pilnowali się, nie czuwali, nie zdawali sobie sprawy, że to już. Niektórzy wyciągają taki wniosek i mówią, ponieważ my budujemy nowy kościół, no to Bóg nie może przyjść w tym czasie. Nie pozwalamy, Boże, przychodzić Ci w tym czasie, bo kościół musimy skończyć. Czy taki Bóg plan założył? Nie. My mamy to czynić. I biada nam, gdybyśmy tego nie czynili. To znaczy nie poznaliśmy Jego woli. Ale jeśli to czynimy, to też nie oznacza, że w tym czasie Bóg nie może przyjść i zabrać swojego Kościoła. My czynimy normalne rzeczy. Takie, jak cały czas się czyniło. Ale mamy jednocześnie czuwać. Skoro Bóg mówi, że to jest czas ostateczny, to naprawdę przygotujmy się. Jak było za dni Noego? No jak było? Zadajmy sobie to pytanie. Byli ludzie sprawiedliwi w tamtym czasie? No byli. Skoro Bóg zniszczył wszystko, a tych sprawiedliwych zostawił przy życiu. No strasznie dużo zostawił tych sprawiedliwych. Ale wiecie, co jest powiedziane? Że w czasach ostatecznych sprawiedliwych będzie też bardzo mało. Będzie bardzo mało. Dlatego staraj się, starajmy się, abyśmy my byli wśród nich. Odrzućmy wszelkiego typu niesnaski, kłótnie, niezadowolenia, oskarżenia. Najprzeróżniejsze pretensje jedni do drugich. Zacznijmy żyć w pokoju. Zacznijmy żyć w radości. Zacznijmy żyć tak po Bożemu. A wiecie, co to znaczy żyć po Bożemu? To znaczy być pobożnym. Pobożny człowiek żyje po Bożemu. I ty i ja mamy właśnie być tymi pobożnymi ludźmi. Chcemy tego? Amen. Amen. To powstańmy, będziemy się modlić i przystąpimy do stołu Pańskiego. Chwała Ci, nasz Panie. Chwała Ci, nasz Boże. Jesteś wszechmogący. Jesteś taki dobry, ale też jesteś taki sprawiedliwy. Dlatego, Panie, naucz nas tej Twojej sprawiedliwości. Działaj, Panie, na nasze sumienie. Przez Ducha swojego Świętego, aby sumienie wyrzucało nam wszystko to, co jest niesprawiedliwe w naszym życiu. I daj nam pokory, byśmy się uniżali i pokutowali. Panie, do Ciebie z tym przychodzimy
i wołamy o ratunek. Ratuj nas, Panie. Pomóż nam, Boże Wszechmogący. Już nie chodzi o ciągłe przebaczanie naszych grzechów, bo to czynisz, kiedy tylko wołamy do Ciebie. Ale prosimy, pomóż nam żyć sprawiedliwie. Pomóż nam pokutować z naszych złych postępków, niewłaściwego myślenia. Wyprostuj, Panie, nasze ścieżki. Popraw nasze świeczniki, aby nie zgasły. Boże nasz, jest czas ostateczny. Potrzebujemy Ciebie w naszych sercach. A początek naszego życia w usprawiedliwieniu jest tam na krzyżu, Panie. I o tym chcemy dzisiaj mówić, o tym chcemy głosić, chcemy to świętować, Panie. Dlatego chcemy przystąpić do Twojego stołu, dlatego znów przychodzimy i prosimy, przebacz nam, Panie, oczyść nas. I daj, byśmy oczyszczone ręce mogli wyciągnąć i spożywać z tych darów. Błogosław też braci, którzy będą usługiwać przy tym stole. Namaść ich i użyj ich na swoją chwałę, Panie. Niech imię Twoje będzie uwielbione, wywyższone i błogosławione. Bądź z nami w Duchu swoim świętym teraz przy tym stole. Hosanna, halleluja. Amen. Prosimy Was, bracia. Poświęcimy teraz chwilę naszego czasu, żeby wspomnieć te wspaniałe rzeczy, jakie Jezus uczynił na krzyżu dla każdego z nas. Bez ofiary, jaką Jezus złożył na krzyżu, nie byłoby możliwe nasze zbawienie, ponieważ jak wiemy, nie możemy zapłacić za nasze grzechy w żaden sposób, żadnej ceny dać Bogu. Tylko śmierć Jego Syna mogła nas zbawić. Dlatego będziemy Go teraz za to błogosławić, wspominać to, co dla nas uczynił. Przeczytamy fragment z pierwszego listu Pawła do Koryntian, rozdział 11 od wersetu 23. Ale bowiem ja przyjąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. A podziękowawszy, złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Ale bowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Brat Dariusz poprowadzi nas w modlitwie. Błogosławmy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Święty Bóg, nasz Pan, pełen mocy, potęgi i chwały. Ty, Panie Boże, stworzyłeś człowieka i cały wszechświat, wszystko, co nas otacza. Ty jesteś doskonałym Bogiem, wspaniałym, świętym Bogiem. W Tobie jest pełnia doskonałości, Panie. I my świadomie dzisiaj przychodzimy przed Twój tron, by oddać Ci pokłon, Panie, pokłon złożyć do Twych stóp, powiedzieć, że Cię kochamy, Boże, otworzyć swe serca na oścież i powiedzieć, Panie, że Cię przepraszamy za wszystko, co uczyniliśmy, za każdy nasz grzech, Panie, za każdą nieczystość. Przepraszamy Cię, Panie Boże, i prosimy, wybacz nam, bo my, jak nas uczyniłeś swoimi dziećmi, jesteśmy Twoimi dziećmi, Panie, i chcemy żyć dla Ciebie. Nie potrafimy inaczej, Boże. Jesteśmy ludźmi grzesznymi. Prosimy Cię, wybacz nam, Panie. Wybacz nam, Boże, każdy nasz grzech i każdą naszą nieczystość. Niech Duch Święty Bóg wstąpi w nas. Niech nas przemieni, oczyści, napełni
wzmocni, posili, bo my miłujemy Ciebie, Panie. Nie potrafimy żyć bez Ciebie, Boże, i pragniemy żyć dla Ciebie, bo tylko Ty jesteś naszym Bogiem, naszym Panem i tylko do Ciebie pragniemy podążać. Ty zesłałeś swego Syna, jedynego Jezusa Chrystusa, Boga żywego, który zstąpił z nieba i przyszedł na świat i pokazał nam prawdziwą, doskonałą miłość. Oddał swe życie na krzyżu za każdego z nas, za każdy nasz grzech. On pokonał śmierć i grzech i teraz króluje i czeka na nas. Czeka na nas, na nasze przyjście. Spraw, Panie Boże, by tak się stało, byśmy wszyscy trafili przed Twój tron, do Twego Królestwa. Dziękujemy Ci za wszystko, Panie, i prosimy, nie opuszczaj nas nigdy, Boże. Dziękuję Ci, Panie Boże, dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoją śmierć. Pobłogosław ten chleb i rozdziel go wśród nas, byśmy go spożyli na Twoją pamiątkę, na pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, a Twoje imię niech będzie błogosławione teraz i na wieki. Hosanna, halleluja, amen. Następnie błogosławił Jezus kielich, mówiąc: ten kielich to krew nowego przymierza, przepraszam, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Brat Marcin pobłogosławi kielich, wino nasze, a potem będziemy się dzielić jak Jezus ze swoimi apostołami. Panie, chcielibyśmy wyznać, że Ty jesteś naszym Bogiem. Panie, wyznajemy, że Ty jesteś jedynym prawdziwym Bogiem i nie ma innego Boga na tym świecie.
wszelkie inne bożki, wszelkie inne bogowie, których ludzie nazywają swoimi stworzycielami, to my wiemy, że swoimi stworzycielami, to wiemy, że to są bożki, że to są tylko nędzne imitacje szatańskie, próbujące odciągnąć od Ciebie. Ale my wiemy, że Bóg Jahwe Bogiem prawdziwym. Bóg Jahwe jest Bogiem jedynym. I wiemy, że to Ty, Panie, nas stworzyłeś. To Ty, Panie, nas stworzyłeś, dałeś nam część siebie, swojego ducha. I my zostaliśmy stworzeni na Twoje podobieństwo. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Dziękujemy Ci, Panie, za ten obraz miłości. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że to Ty nas ukochałeś. Że Ty nie pozwoliłeś nam, Panie, umrzeć. Posłałem swojego Syna tutaj na ziemię, który Twój Syn stając się jednym z nas. Ty, Panie, pokazałeś, że Ty nie chcesz, żebyśmy umarli, bo Ty chcesz, żebyśmy razem żyli z Tobą. I dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, Panie, że w godzinie próby Twój Syn Jezus Chrystus nie zawahał się i oddał za nas życie. Dziękujemy Ci, Panie, że przelał swoje przeświadczą krew. Krew, która, Panie, przelewa, została przelana. Krew, która zmywa nasze grzechy. Bo Twój Syn Jezus Chrystus, Panie, przelewając swoją krew, oczyścił nas, Panie. Dziękujemy Ci za to. Bo wiemy, że krew zwierzęcia nie było na tyle mocno, żeby zniwelować nasze grzechy. Ale krew Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, zniszczyła, zniwelowała wszystkie, Panie, nasze grzechy. Panie, zwycięstwo Jezusa Chrystusa, Twojego Syna na krzyżu, dokonało się. I dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że to Ty pokonałeś śmierć, że to Ty pokonałeś grzech i nasze słabości. Dziękujemy Ci, Panie, że krzyż Cię nie zatrzymał. Panie, Ty zwyciężyłeś krzyż. I Ty, Panie, wyciągnąłeś też niewolników z podziemi. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty teraz królujesz razem ze swoim Ojcem w niebie, orędując za każdym z nas. Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas, kiedy my to możemy wspominać. I możemy błogosławić, Panie, wino. Wino, które symbolizuje Twoja krew. Krew, Panie, która zmyła nasze grzechy. Panie, krew, która otworzyła nam drogę do Twojego Ojca. Dziękujemy Ci za to. I teraz, Panie, prosimy Cię, błogosław to wino. Błogosław, Panie, każdą osobę. Oczyszczaj nas, Panie, uświęcaj nas i dotykaj nas. I błogosław, Panie, ten czas, który my będziemy mieli razem, tak jak 2000 lat temu mieli Twoi uczniowie razem z Tobą, Twoi przyjaciele, którymi Ty ich tak nazywałeś. Bądź błogosławiony, Panie nasz. Bądź uwielbiony. Halleluja. Amen.
nasz Boże, wielbimy Ciebie, błogosławimy Ciebie, dziękujemy Ci, że jesteś obecny w naszym życiu, Panie. Wiemy, jak wielkim Bogiem jesteś, a jak grzesznym stworzeniem, Panie, jesteśmy my i jak z tego powodu ogromna dzieli nas przepaść, Boże, ale Ty robisz wszystko, żeby przybliżyć nam siebie, żeby tą przepaść, Boże, zawęzić. Troszczysz się o nas każdego dnia. Kiedy, Panie, upadamy, kiedy upadamy i grzeszymy, oddalamy się od Ciebie, Panie, Ty dałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł za każdy nasz grzech. Bo jedyna była to sposobność, Panie, abyśmy kiedykolwiek mogli jeszcze oglądać Twoje oblicze. A przecież należymy, Boże, do Twojego Królestwa, nie do tego ziemskiego, ale od Ciebie pochodzimy i tam, Boże, zmierzamy. Dlatego dziękujemy Ci za Twojego Syna, Jezu Chryste, za to, co uczyniłeś dla nas na krzyżu. Dziękujemy Ci, że poświęciłeś się, aby zgładzone i przebaczone zostały wszystkie nasze grzechy. Wielbimy Ciebie na tym miejscu. Chwała Tobie, Panie, na wieki. Amen. Amen. Poproszę grupę uwielbiającą. W czasie śpiewania pieśni zbierzemy dobrowolną ofiarę. Życzenia też chcemy złożyć dla Artura przez rodziców przekaż. Jeszcze dla Piotra Branowickiego. Pan Izraela, Stwórca nieba i
Panie nasz Wszechmogący, Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, za to, że przedłużyłeś nasze życie o ten kolejny dzień i mogliśmy przyjść na to miejsce, Panie, aby się doskonalić słuchając Twojego Słowa, aby się doskonalić, Panie, żeby podobać się Tobie. Dziękujemy Ci za to, że tak wielce nas błogosławiłeś i dałeś nam swoje Słowo. Dzięki Ci, o Panie, że zabiegasz o to, by byli ludźmi podobnymi Tobie, aby nasze serca były, Panie, podobne do Ciebie. Dzięki Ci, Boże, za to, że mogliśmy Cię uwielbiać na tym miejscu, za to, że śpiewaliśmy Tobie pieśni z głębi naszego serca, a Ty, Panie, byłeś wśród nas. Chwała Tobie, Panie, za to, że przebywasz wśród swojego ludu, kiedy ten gromadzi się i wywyższa Ciebie. Dzięki Ci, o Panie, za to, że mogliśmy się zgromadzić przy wspólnym stole i naśladować, Panie, Ciebie i tak samo jak Ty ze swoimi apostołami, ze swoimi uczniami, dzielić się chlebem i winem na pamiątkę tamtych dni. Boże nasz Wszechmogący, Tobie niechaj będzie cześć i chwała. I przychodzimy też na to miejsce, Panie, z prośbami, ale też i z dziękczynieniem, bo Ty jesteś Bogiem, który nas wysłuchuje. Ty jesteś Bogiem, któremu nie umykają, Panie, nasze sprawy. Jesteś tym, który czeka, Panie, na to, aż przyjdziemy i będziemy Cię prosić, bo Ty chcesz nam błogosławić, aby imię Twoje było uwielbione, aby też inni uwierzyli, jak wspaniałym Bogiem jesteś. Boże, siostra Beata, dziękuję Ci za swojego bratanka, za Gabrysia i prosi o to, aby miał prawidłowe wyniki. Ja dał, Panie, mądrość lekarzom, którzy się nimi opiekują. Boże nasz Wszechmogący, dziękujemy Ci, że doprowadziłeś tę sprawę już tak daleko, że to małe dziecko, Boże, żyje, że operacja się powiodła, Boże Wszechmogący. To jest Twoje dzieło, Twoja zasługa, ale prosimy Ciebie o więcej. Prosimy Cię, Boże, abyś uzdrowił je do samego końca, abyś dał mu, Panie, prawidłowe wyniki, abyś ustawił jego ciało odpowiednio, dał mu, Panie, pełne zdrowie i błogosławił lekarzy, którzy się nim zajmują. Siostra Gosia prosi, Panie, abyś błogosławił i uzdrowił jej mamę z przeziębienia, ale także abyś jej samej uzdrowił lewą rękę, która została stłuczona. Boże Wszechmogący, modlimy się o mamę Gosi i o samą Gosię i prosimy Cię, Panie, o to, abyś błogosławił ich ciało. Prosimy Cię, Panie, o to, abyś zabrał to z ich ciała, co funkcjonuje nieprawidłowo, Boże. Abyś dał im ulgę, abyś dał im, Boże, uzdrowienie. U Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, Panie, i Ty możesz to uczynić w imieniu Jezusa Chrystusa. Brat Andrzej prosi o uzdrowienie swojej babci Sabiny. Brat Adrian, Boże Wszechmogący, prosimy Cię, abyś błogosławił jego babcię Sabinę. Prosimy Ciebie, Boże, abyś dał jej uzdrowienie. Ty wiesz, co jej dolega. Ty wiesz, Panie, jak należy jej pomóc. I prosimy Ciebie, Boże, abyś ją uzdrowił. I aby to uzdrowienie było dla niej dobrym świadectwem, Boże Wszechmogący. Siostra Aleksandra, dziękuję Ci za swoją siostrę. Za swoją siostrę, która przechodziła niedawno operację usunięcia, Boże, nowotworu. I dziękujemy Ci, dlatego że nie znaleziono więcej komórek nowotworowych. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że wysłuchałeś nas. I dziękujemy Ci, Panie, że zlitowałeś się nad swoim dzieckiem. Boże Wszechmogący, ale prosimy Ciebie dalej, abyś błogosławił, aby doszła do pełnego zdrowia, aby czuła się dobrze, aby mogła funkcjonować jak każdy normalny człowiek, Boże, jak zdrowy człowiek. W Tobie, Panie, jest to możliwe, dlatego prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Daj jej to uzdrowienie i niech będzie to dobre świadectwo dla całej ich rodziny, Boże. Dziękujemy Ci za nasz kraj, dziękujemy Ci, Panie, za to, że żyjemy w pokoju. W tych trudnych czasach, Boże, ale Ty sprawiasz, że możemy żyć nie przejmując się, Panie, żadną wojną w naszym kraju. Dziękujemy Ci za to, że tak bardzo nam błogosławisz i prosimy, abyś błogosławił. Abyś dał mądrość, Boże, tym, których postawiłeś na czele
naszego kraju, naszego narodu, Boże, bo wszelka władza i wszelka zwierzchność pochodzi od Ciebie, dlatego o to się modlimy, Boże, aby dobrze nam się powodziło. Prosimy Cię, abyś błogosławił naszych sąsiadów, Ukraińców, Boże, abyś powstrzymał tą tragedię, która ma u nich teraz miejsce. Boże Wszechmogący, my nie mamy pojęcia, jak z tym, jakby to zwalczyć, jak sobie z tym poradzić, Boże, ale walka nie do nas należy, dlatego dajemy tę sprawę w Twoje ręce, Boże Wszechmogący. Daj im ulgę, Boże. Zabierz od nich te wszystkie złe rzeczy, które na nich przyszły. Błogosław im, Panie. Prosimy Ciebie również, abyś, a przede wszystkim dziękujemy Ci za nasz Kościół, nowy Kościół w Styżyńcu, że tak wiele udało się zrobić na początku tego roku, Panie, że Ty, Panie, jak dałeś swoje słowo, to go dotrzymujesz i udało się budynek przykryć, Boże, dachem i ta operacja została zakończona. Chwała Tobie, Panie, za to, ale oczekujemy, że będziesz, Panie, rozbudowywał ten budynek dalej. Teraz czekają nas kolejne prace, ale wiemy, że nas nie pozostawisz bez odpowiedzi, nie pozostawisz nas bez środków. Dlatego prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił, abyś dał nam środki finansowe, abyś dał nam mądrość, abyś błogosławił każdą osobę, która ma na sercu to Twoje Boże dzieło. Boże Wszechmogący, abyś nas błogosławił na całym, w całym nadchodzącym tygodniu, abyś pozwolił nam wrócić szczęśliwie do domu i wrócić później na to miejsce, aby uwielbić Ciebie. Chwała Tobie na wieki wieków. Amen. Amen. Cieszymy się bardzo, że dach już jest ukończony całkowicie, z rynnami, z rurami spustowymi. Jesteśmy Bogu naprawdę wdzięczni. On jest wielkim Bogiem, wielkim Panem. Ale przypominam też, że uzgadnialiśmy już teraz po niedzieli na sobotę, na godzinę, którą to myślę dziewiątą, że będziemy tam sprzątali, bo po tej pracy wykonania dachu tam pozostało bardzo dużo odpadów różnych i to trzeba wszystko w worki pozbierać. Worki już są przygotowane. Teraz potrzebni są chętni, którzy pojadą tam na budowę i pomogą w tym sprzątaniu. Także pamiętajmy o tym, kładę to wszystkim na serce. Oczywiście też przypominam, że w następnym tygodniu, poniedzieli, mamy spotkania tutaj w środę o godzinie 19, w piątek o godzinie 18 i w niedzielę rano oczywiście o godzinie 10 tutaj i o 15 w Międzylesiu. Zapraszam bardzo serdecznie grupy domowe we wtorek i w czwartek. Pamiętajmy o tym i radujmy się w Panu naszym. Niech Was Bóg błogosławi i do zobaczenia.